Jestem czterolatkiem, pięciolatkiem. Nauczany jestem prowadzenia piłki, bo jest to pierwszy element techniczny, który będzie towarzyszył dziecku, bo nie wymaga od niego najwyższego wymiaru zdolności motorycznych, czy jest adekwatny do jego wieku. On prowadzi piłkę, ale może ją prowadzić do bramki czerwonej, do bramki niebieskiej, w prawo, w lewo. To nie ja decyduję o tym, w którym kierunku on prowadzi. To on podejmuje decyzję, gdzie on prowadzi tą piłkę. Następnie wprowadzamy mechanizmy, które będą mu to prowadzenie warunkowały. Czyli powiemy, możesz prowadzić do bramki wolnej, w przestrzeni, gdzie jest mniej przeciwników, gdzie jest twój partner. Czyli ileś elementów, które mogą ten środek treningowy rozwijać, to jest środek treningowy dedykowany dziecku. I to dalej jest forma ścisła.